To są Polacy w Siwiecie. Oto są Polacy w Siwiecie. A czy ten pan Jan Paweł? To co? On wam... ...do wyjazdu na misję. Możecie jako święcy. Ojciec Mirosław Zięba, karmelita, pracuje w Usolu Syberyjskim. Parafia świętego Rafała Kalinowskiego liczy około 50 osób. Usole Syberyjskie to miasto położone w obwodzie irkuckim. Liczy około 88 tysięcy mieszkańców. Kiedyś było to miejsce zesłań dla tysięcy Polaków, powstańców styczniowych. Dziś to miejsce pracy dla księży i sióstr zakonnych z Polski. Po otwarciu się Rosji na wolność religijną, 1994 rok, pierwsza wspólnota tutaj katolików się zawiązała, parafia, i wykupiono na osiedlu budynek, który kiedyś był sklepem z pieczywem. I tam zrobiono taką tymczasową kaplicę. Tam się gromadzili katolicy. Przyjeżdżał ksiądz na początku z Irkucka. W 1999 roku biskup Jerzy Mazur poprosił naszych karmelitów z Polski o to, żebyśmy wzięli tą parafię, dlatego że tutaj w Usolu był na zesłaniu minister wojny na Litwę Józef Kalinowski, w zakonie znany jako święty ojciec Rafał Kalinowski. Od 99 roku, od grudnia, kiedy karmelici przyszli, tutaj była codziennie msza święta odprawiana. No ale zawsze chcieliśmy wybudować z prawdziwego zdarzenia kościół, żeby to miał wygląd sakralny. To nie był jakiś budynek z jakimś krzyżem, tylko żeby to było widać, że jest to świątynia. Wiele przymiarek było, uznaliśmy, że chyba najlepiej będzie i najprościej, jeżeli dokonamy przebudowy tego budynku, który był, tego sklepu, na kościół. No i tak się stało. Przygotowania, opcje były, różne plany, no ale to, co teraz widzimy, to jest owoc tych kilku dobrych lat, kiedy żeśmy przygotowywali tą budowę. Listopada tegoż roku było poświęcenie tego kościoła. 7 miesięcy. Na pewno nas troszeczkę goniła pogoda, żeby zdążyć przed brązami. Jeżeli byśmy nie zdążyli zasadniczych tych prac budowlanych przed brązami, no to niestety, ale trzeba byłoby wstrzymać na czas zimy. A zima tutaj jest długa. Codziennie są msze święte. Parafia nasza liczy około 50 osób, takich stałych, którzy przychodzą do kościoła. No wiadomo, że też przyjeżdżają ludzie gdzieś tam z dalszych wiosek, od strony Czermchowa. Przyjeżdżają tam, no kilka osób dojeżdża, ale oni to nieco niedzielę mają możliwość przyjechania. Ale są, msze są po rosyjsku, dlatego że po wprowadzeniu struktur kościoła katolickiego w Rosji i wprowadzeniu diecezji wprowadzono też języki narodowe, które w Polsce po polsku uprawiamy, w Niemczech po niemiecku, tak po rosyjsku. No, ewenementem jest parafia Gorzej Diecezji, Wierszyna, gdzie są osadnicy, którzy zachowali swoją kulturę i swój język. To i tam jest odprawiona msza święta po polsku. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Nasi parafianie to są, jest część czystych Rosjan z pokolenia na pokolenie. Są tacy, którzy mają korzenie polskie, są, którzy mają korzenie litewskie i są tacy, którzy mają korzenie niemieckie. No i oczywiście też zdarzają się tacy, którzy mają korzenie nierdzennej ludności bujackiej. Jeszcze mamy taką parafię z domu,
modlitewniki. Oni mają nazwiska niemieckie. I czytali je na pogrzebach, na jakichś takich uroczystościach. Przechowali język polski, ale to nazwiska niemieckie. Która jeszcze urodziła się przed wojną, gdzie po wojnie to raczej nie znają języka polskiego. Ale tradycje jakoś taką zachowali. Nawet młodzi ludzie, którzy dzisiaj idą prosić na wesele do sąsiadów, to mają na kartce rosyjskimi literami po polsku zaproszenie napisane. Na pewno, jeśli chodzi o Polaków, to pierwsi, którzy tu przybyli, to byli zesłańcy. Przed I wojną światową akcje państwowe rosyjskie były chyba uważane za najlepszą lokatę, jaka może być wówczas na świecie. No, rewolucja to zmieniła, ale się bardzo, bardzo dobrze rozwijał. Mimo, że był, ktoś powie, że był taki zapuszczony, rolniczy, ale to nie od razu. Zresztą, gdyby nie było robót krajowych, można było zrobić rewolucję robotniczą. Musiał się rozwijać. Zacznijmy o Usolu. W stanie Usola to odkrycie słonego źródła na jednej z wysp na Angarze. Przy tym źródle wybudowano małą warzelnię soli. Potem wybudowała się osada, która była takim też centrum, bym powiedział, nie tyle kulturalnym, co miejscem, gdzie przesyłano do pracy ludzi. I po powstaniu listopadowym tutaj mała grupa zesłańców przyjechała, a po powstaniu styczniowym m.in. Rafał Kalinowski. Rafał Kalinowski był oficerem armii carskiej. Urodził się w 1835 roku w Wilnie. Jego babką była Maryla z domu Wereszczak. Wychowany na też w tym duchu romantycznym, ale był bardzo tak pozytywistycznie nastawiony do życia i zresztą to, co później zrobił, to było właśnie ewidentnie takim przykładem tego, że był człowiekiem stąpającym po ziemi, nie bujający dwa boka. No, skończył gimnazjum w Chorych Chorkach i potem, a że to z gimnazjum było imienia cara ówczesnego i car nawiedził to gimnazjum wtedy, kiedy kończył to gimnazjum, zażyczył sobie, żeby wszyscy kończący w tym roku chłopcy poszli do szkół wojskowych. No i poszedł do Petersburga, do szkoły inżynierii. Ukończył ją, później pracował przy budowie kolei żelaznych Kijów-Kursk, Kijów-Odessa i tuż przed powstaniem styczniowym został skierowany do pracy do modernizacji twierdzy Brześć. Tam z nim zostało go powstanie, złożył dymisję z armii carskiej, przyłączył się do powstania, został mianowany ministrem wojny na Litwę. No i po upadku powstania został aresztowany i skazany na karę śmierci. Wcześniej jeszcze przeszedł takie głębokie nawrócenie. Rodzina tam starała się przez swoje wpływy jakoś tam zmienić tą jego sytuację i zamieniono mu karę śmierci na karę 10 lat katolicy. Dlatego zamieniono, bo jeżeli by został stracony, to byłby męczennikiem za wiarę i za ojczyznę, a jak go wysłano tutaj, no to po czasie zapomną o nim. No, Rafał Kalinowski przyszedł pieszo do Usola, wtedy kolei jeszcze żelaznej. On przyszedł pieszo i nie miał butu. Oj, mamy na mnie. Słuchajcie, jak alarmy, co tam się dzieje. Miejsce, gdzie była warzelnia, gdzie były baraki, gdzie mieszkali zesłańcy, gdzie pracowali. Później dostał zwolnienie, takie złagodzenie kary, mógł mieszkać w osadzie, nie musiał mieszkać w baraku na wyspie. I z czasem jeszcze dostał zgodę na przejazd do Irkucka. Tam właśnie z panem Benedyktem Dybowskim, obok takiej pracy, którą w Usolu też wykonał jako katecheta, jako nauczyciel. Nie rozumiem ciebie, pracę, którą on miał wykonać planowo, jako zesłaniec. Też włączył się właśnie w tą taką chęć poznania tego rejonu, odkrycia dla nauki. I w szkole oryginał pracy Dybowskiego, gdzie szkice są Rafał Kalinowski. Zachowały się na przykład listy, które pisał Rafał Kalinowski. On zawsze opatrywał te listy jakimś rysunkiem z Usola. Jest jeszcze budynek, który za czasów Rafała Kalinowskiego służył jako kaplica. Tutaj przyjeżdżał
Marianin, ksiądz Szwernicki, tylko że on objeżdża wszystkie te miejsca zesłań. Przyjeżdża raz na 3-4 miesiące, może nawet czasem na pół roku. To nie było tak, jak my to sobie wyobrażamy, że ksiądz jest na wyciągnięcie ręki, tak tylko potrzebujemy. Ale właśnie tutaj przyjeżdżał do nich i Rafał Kalinowski też jakoś dojrzewała w nim ta myśl, żeby wstąpić do zakonu. On jeszcze nie wiedział do jakiego, ale dojrzewała to myśl. To, że jestem w innym kraju, ale taka świadomość odległości, że to jest 7000 kilometrów z Polski, to był taki najtrudniejszy moment, żeby to jakoś przezwyciężyć na samym początku. I tak sobie pomyślałem, jak oni 9 miesięcy szli tutaj pieszo, to można było rzeczywiście popaść w rozpacz i stracić nadzieję na to, że kiedykolwiek się wróci, kiedy dzisiaj za samolotem, za pociągiem, za samolotem. Komunikacja jest taka, że nawet jeden dzień usiądę i wtedy sam dzień jestem w Warszawie, jestem w Polsce, a wtedy to rzeczywiście można było stracić nadzieję na to, że się kiedykolwiek zobaczy swoich bliskich. To było tak, że ojciec Paweł Kromoszcz odwiedził mnie w klasztorze w Czarnej, odwiedził mnie i mówi, że jest potrzeba, bo Polska weszła do strefy Schengen, wprowadzono jednorazowe wizy 3-miesięczne i nie będzie księdza na parafii, jak on wyjedzie w 8 dni. No i tak, z tą myślą miesiące na zastępstwo. Nie przyznałem się, że tak najlepszej. No i 9 rok już raz w roku na urlopy, czasami jeszcze, jeżeli jesienią, jeżeli mamy taką potrzebę, to jak to mówią, po kweście zaprzyjaźnione parafie, więc prosimy tam księży, żeby nas przyjęli z kazaniami. Też na początku, jak tu przyjechałem, to całkowita obojętność. Można było iść do i chcieli, żeby przyjechać tam. Polski Kościół, nie? Jest kościołem katolickim, otwarty dla wszystkich, czyli poprzednio. Ale aby tylko nie gadać o Bogu. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu magazynu polonijnego. Edyta Poźniak, dziękuję i do usłyszenia. Nie było nic szczególnego. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 5. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą zaproponować zmiany w unijnym rozporządzeniu Bruksela 2bis dotyczącym m.in. zasad umieszczania dzieci odebranych rodzicom w rodzinach zastępczych. Poinformował o tym w TVP info wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Propozycja ma być przedstawiona na spotkaniu ministrów sprawiedliwości krajów Unii Europejskiej pod koniec stycznia w Sofii. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. Zdaniem wiceministra Wójcika obecnie nie ma dobrego prawa, które reguluje przypadki odebrania dzieci i umieszczenia ich w rodzinie zastępczej. To powoduje na przykład, że polskie dzieci w Niemczech trafiają do rodzin niemieckich czy tureckich. Tymczasem najważniejsza jest tożsamość dziecka, mówi wiceminister Wójcik. Jeżeli tożsamość, to język, kultura, religia. Dziecko musi być polskie umieszczone w rodzinie, gdzie się mówi po polsku. O tej sprawie się mówi właściwie od wielu lat, bo nawet Konwencja Praw Dziecka ONZ-owska ma taki przepis, który mówi o tym, że musi być utrzymana w takich sytuacjach tożsamość dziecka, a prawo unijne właściwie ma potężną lukę i nie ma regulacji. Pod koniec stycznia odbędzie się Rada Unijnych Ministrów Sprawiedliwości. Podczas spotkania ma być przedstawiona propozycja zmiany prawa. Na stole leżą trzy: Polska, Słowacka i Węgierska. Minister Wójcik zaproponował, by przygotować jedną wspólną. Dodał też, że powstaje polsko-niemiecka grupa robocza dotycząca problemu odbieranych dzieci. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Jedna z głośniejszych spraw tego typu miała miejsce w połowie października.
października ubiegłego roku kilkumiesięczna Marcelina, córka Polaków z Hamburga, została zabrana przez niemiecki urząd do spraw młodzieży Jugendamt. Dziewczynka ma wrócić do rodziców po spełnieniu warunków ugody zawartej przed sądem. Doszło do niej 3 stycznia. Dziecko ma być przekazane rodzicom po spotkaniu, które odbędzie się pod koniec stycznia po spełnieniu warunków postawionych przez sąd. I zostaniemy jeszcze w Niemczech. Poziom wody w rzekach Ren i Mosela osiągnął tam stan alarmowy. Na ponad 180-kilometrowym odcinku Renu wstrzymano ruch statków. Woda w wielu miejscach przelała się przez wał i wystąpiła z brzegów. Fala kulminacyjna w kolonii Düsseldorfie spodziewana jest w ciągu dnia. W kolonii poziom Renu osiągnął w niedzielę 9 metrów, czyli przekroczył o 70 centymetrów stan alarmowy. W Düsseldorfie i Bonn stan wody był niższy, ale także powyżej stanu alarmowego. W miastach leżących nad Renem i Moselą nastąpiły liczne podtopienia. Woda zalała wiele dzielnic mieszkaniowych. Kolonia, Düsseldorf oraz inne miasta przygotowują się na nadejście fali kulminacyjnej. Władze kolonii chcą za wszelką cenę ochronić przed zalaniem Stare Miasto. Z tego powodu zamknięto wszystkie wodoszczelne zabory, które służą do zatrzymania wysokiej wody. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale wszystko zależy od stanu wody. Na ulicy, na placu, z Centrum Przeciwpowodziowego Miasta Kolonia, dodając, że obecnie poziom wody zwiększa się o 2 cm na godzinę. Waldemar Waszewski, Polskie Radio, Berlin. Szwedzka policja potwierdziła, że jest jedna ofiara śmiertelna wybuchu w Sztokholmie. Około 60-letni mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku ran odniesionych podczas eksplozji. Doszło do niej przy jednej z naziemnych stacji metra. Druga z ofiar, 45-letnia kobieta, została lekko ranna. Przemysław Gołański. Policja wyklucza, by zdarzenie było wynikiem zamachu terrorystycznego. Tuż po godzinie 11 mężczyzna przejeżdżający rowerem obok stacji metra w Orbygård zatrzymał się i podniósł z ziemi nieznany przedmiot. Wkrótce po tym nastąpił potężny wybuch, w wyniku którego zarówno mężczyzna, jak i towarzysząca mu kobieta zostali ranni. Wiele wskazuje na to, że zdarzenie nie było skierowane wobec konkretnej osoby lub osób, powiedział szwedzkiemu radiu rzecznik stołecznej policji Sven-Erik Olsson. Według źródeł, na które powołuje się gazeta Aftonbladet, przedmiotem, który spowodował eksplozję, był ręczny granat. Jednak tych informacji na razie nie potwierdzają służby. Policja prowadzi śledztwo w kierunku zniszczenia mienia i zabójstwa. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Film studia Disney Pixar Coco wygrał w kategorii najlepszy obraz animowany podczas ceremonii wręczenia Złotych Globów. W tej samej kategorii nominowana była także polsko-brytyjska koprodukcja Twój Vincent, Doroty Kobieli i Hugh Welshmana. Na koniec czas na prognozę pogody w kraju. W dzień przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu umiarkowane lub duże i tam miejscami niewielkie opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura przeważnie od minus 1 do plus 2 stopni, cieplej na południu i południowym wschodzie do plus 4. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 5 wracamy do audycji Północ-Południe. Zaprasza Maria Fuldyna. Powtórka programu. A w programie m.in. jeszcze przez kilkanaście minut można wysyłać SMS-y, aby pomóc rodzinom w Aleppo. Jeden z biskupów powiedział mi jedno bardzo ważne zdanie. Proszę, powiedz Polakom, że już dzisiaj, dzięki temu, co robicie, wpisaliście się na kartę historii Syrii. Polska chce unijnych zmian w zasadach umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Dziecko polskie, żeby było umieszczone w rodzinie zastępczej polskiej. Dziecko niemieckie w rodzinie zastępczej niemieckiej, tam gdzie się mówi po niemiecku. To jest bardzo ważne. W Berlinie początek sondażowych rozmów CDU, CSU i SPD w sprawie ewentualnej koalicji rządowej. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie powoli dobiega końca koncert charytatywny Rodzina Rodzinie Pomoc dla Aleppo. Wydarzenie pod patronatem Ministerstwa Kultury jest formą podziękowania wszystkim, którzy od kilkunastu miesięcy angażują się w program pomocy Syryjczykom w ramach akcji Rodzina Rodzinie, a jednocześnie formą zbiórki pieniędzy na tę pomoc. Do końca trwania transmisji koncertów
telewizyjnej Dwójce można wysłać SMS i wesprzeć w ten sposób program pomocy ofiarom konfliktu wojennego w Syrii, który prowadzi Caritas Polska. Do Polski z Aleppo wrócił ksiądz Marcin Schmidt, sekretarz generalny Caritas Polska. Na miejscu koordynował pomoc, której udziela charytatywna organizacja w ramach akcji Rodzina Rodzinie. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że w mieście sytuacja jest dramatyczna. Na ulicach ciągle trwają walki. Tam cały czas trwają regularne starcia. ISIS działa również, jeszcze jest bardzo aktywny i cały czas próbuje zdobyć kolejne pozycje, bądź odbić pozycje, które miało wcześniej. To są regularnie żołnierze. Tym razem trwa walka o zachodnie Aleppo, o rejon, w którym znajduje się elektrownia, jedyna wielka elektrownia zasilająca całe miasto. Tam z kolei jest walka pomiędzy rebeliantami, a wojskami regularnymi Asada. Miasto to co chwilę nie ma też prądu. Także sytuacja jest dramatyczna. Pomoc kierowana w ramach akcji Rodzina Rodzinie spotyka się na miejscu z wdzięcznością i żywą reakcją. Ta reakcja była bardzo emocjonalna i bardzo pozytywna. Przede wszystkim dziękowali nam nie tylko za pomoc materialną, ale to, co bardzo często mi podkreślali, za to, że w ogóle jesteśmy, za to, że ktoś o nich pamięta, za to, że ktoś naraża swoje życie, żeby być i pokazać im, że jesteśmy z nimi solidarni. Bardzo mało jest dzisiaj różnych organizacji humanitarnych czy pomocowych na miejscu. Wschodnie Aleppo ma ogromne obszary, na których nawet nie docierają te wielkie organizacje humanitarne jak UNHCR czy UNICEF. Ksiądz Marcin Schmidt podkreślił, że pomoc trafia również do muzułmańskich mieszkańców. Jedziemy tam i pracujemy również nie tylko wśród chrześcijan, ale pracujemy również wśród muzułmanów. I to było dla mnie piękne usłyszeć, że dziękują nam za taką postawę. Mało tego, usłyszałem od kilku muzułmanów, że teraz w ogóle rozumieją, o czym mówimy, jak mówimy o Jezusie czy o miłosierdziu. Sekretarz generalny Caritas Polska powiedział, że mieszkańcy udręczonego miasta oczekują pomocy właśnie na miejscu. Możemy zrozumieć w tej chwili, tak historycznie możemy zrozumieć właśnie Aleppo i mieszkańców Aleppo, którzy też chcą odbudować to miasto. To oznacza, chcą, żebyśmy udzielili im pomocy na miejscu. Chcą, żebyśmy wspomogli ich, aby odrodziło się to miasto, aby odrodziło się ich mieszkania, ich domy, ich kościoły, ich uniwersytety, ich szpitale. Ten jeden z biskupów powiedział mi jedno bardzo ważne zdanie. Proszę, powiedz Polakom, że już dzisiaj, dzięki temu co robicie, wpisaliście się na karty historii Syrii. Program Rodzina Rodzinie zainaugurowano w październiku 2016 roku. Polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez rodziny, wspólnoty, środowiska czy firmy w Polsce, które zadeklarują 6-miesięczną pomoc dla konkretnej rodziny przez stronę www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Serwis internetowy Caritas prezentuje krótkie opisy rodzin z informacją o ich kondycji materialnej. Darczyńca może objąć rodzinę wsparciem całościowym lub częściowym, w zależności od możliwości finansowych. W ramach akcji Caritas Polska przekazał potrzebującym pomoc o wartości 30 milionów złotych. Program będzie kontynuowany także w tym roku. A więcej o polskiej pomocy dla rodzin w Aleppo w publicystycznej części magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Polska przygotowała propozycję do rozporządzenia Brukseli regulującego kwestię umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych w krajach Unii Europejskiej. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił w TVP Info, że propozycja ma zlikwidować lukę w prawie Unii. Obecnie każde państwo samo decyduje, do jakiej rodziny zastępczej ma trafić dziecko. Jak powiedział wiceminister, polski rząd chce to zmienić. My postulujemy, żeby w takich przypadkach była utrzymana tożsamość dziecka, a więc dziecko polskie, żeby było umieszczone w rodzinie zastępczej polskiej. Dziecko niemieckie w rodzinie zastępczej niemieckiej, tam gdzie się mówi po niemiecku. To jest bardzo ważne. Wiceminister Wójcik powiedział, że Polska prowadzi ofensywę dyplomatyczną w tej sprawie. Nasz kraj zaproponował, aby Grupa Wyszehradzka przedstawiła jedną wspólną propozycję. Decyzja ma zapaść jutro w Brukseli. Jeżeli tak by się stało, dojdzie do absolutnej reformy w tym zakresie w Unii Europejskiej. I to będzie wielki sukces Polski, wielki sukces Grupy Wyszehradzkiej. Ostateczna decyzja w sprawie propozycji Grupy Wyszehradzkiej zapadnie 26 stycznia podczas posiedzenia Rady Ministrów Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Sofii. Michał Wójcik powiedział też, że powstaje polsko-niemiecka grupa robocza, która zajmie się sprawą umieszczania polskich dzieci w rodzinach zastępczych w Niemczech. Polski rząd wielokrotnie interweniował w sprawie dzieci odbieranych rodzicom przez niemiecki Jugendamt, jak choćby w przypadku odebrania rocznej córeczki polskim rodzicom Ilonie i Piotrowi Kwiatkowskim. I chociaż sąd
sąd w Hamburgu podjął decyzję o oddaniu dziecka rodzicom, to dziewczynka nadal pozostaje w domu opieki. Jak dowiedziało się Polskie Radio, oddanie dziecka rodzicom było uwarunkowane podpisaniem przez nich wymuszonej ugody z Jugendamtem. Sąd w Hamburgu postanowił oddać rodzicom odebraną im siłą przez urzędników Jugendamtu roczną Marcelinkę. Jednak aby do tego doszło, musieli podpisać zgodę na współpracę z Jugendamtem. Jak dowiedziało się Polskie Radio, rodzice już wyrazili konieczną zgodę na to, aby Jugendamt pomagał rodzinie. My nigdy o taką pomoc nie prosiliśmy, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem ojciec dziewczynki. Ciągle nie wiemy, na czym będzie polegała ta pomoc, dodał. My się boimy tego, co Jugendamt dalej będzie robił. O tą jedną najmłodszą, to najbardziej się boimy, powiedział ojciec Marcelinki. Pomimo tego, że rodzice zgodzili się na współpracę, ich córka nadal znajduje się pod opieką Jugendamtu. Jej powrót zależy od dobrej woli niemieckich urzędników, gdyż Jugendamt jeszcze porozumienia zawartego przed sądem z rodzicami nie podpisał. Mamy nadzieję, że nasza córeczka wkrótce wróci do domu, powiedział Piotr Kwiatkowski. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W październiku ubiegłego roku pod nieobecność rodziców dwie przedstawicielki Jugendamtu w nocy odebrały dziecko. Kilkumiesięczną dziewczynką opiekowała się wówczas babcia. Rodzice twierdzą, że nie było najmniejszych podstaw do interwencji. Ojciec w rozmowie z Polskim Radiem przyznaje, że do pozytywnej decyzji sądu przyczyniły się polskie służby dyplomatyczne, polskie media oraz Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Polskie Radio 24. Dzisiaj Boże Narodzenie w Kościele Prawosławnym, które zgodnie z kalendarzem juliańskim przypada 13 dni po świętach w Kościele rzymskokatolickim. W Warszawie do świątecznego obiadu zasiadło kilkudziesięciu grekokatolików z Ukrainy. Po raz pierwszy zaprosiła ich warszawska grupa Międzynarodowej Wspólnoty Religijnej San Egidion, która w stolicy opiekuje się ubogimi i bezdomnymi. Miejsca na spotkanie użyczyli ojcowie bazylianie. Podczas składania życzeń wielokrotnie mówiono o pokoju na Ukrainie. Magda Wolnik, wspólnota Sant Egidion. Wśród nas jest bardzo wielu Ukraińców. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy wśród nich nie ma takich osób, które nie mogą wrócić do swoich domów na święta, które są samotne, których być może też nie stać na to, żeby wyprawić piękne święta w domu. Svetlana, wspaniały pomysł. Ja myślę, Ukraina i Polska to jest jak rodzina. Jestem związana z Polską, bo prababcia moja Polka. I matka wyszła zamiast za Poliaka. Mam takie wrażenie, że to jest moje, coś czuję się jak w rodzinie. Ojciec Piotr Guszka, bazylianin, proboszcz grecko-katolickiej parafii w Warszawie. Życzymy pokoju, pokoju serca, bo jeżeli jest pokój w sercu, to łatwiej o pokój w całym państwie czy w całym kościele. Na Ukrainie jest straszliwa wojna, być może zapomniana jednak trochę w Polsce. Ukraiński winy! Na każdego z przybyłych czekało miejsce, wigilijne potrawy, świąteczny prezent. Kolędy śpiewano po polsku i po ukraińsku. Polskie Radio 24. Północ, południe. Reżyserka filmu Twój Wincenty Dorota Kobiela z niecierpliwością oczekuje gali rozdania Złotych Globów. To już najbliższej tej nocy. W tym roku do tej nagrody w kategorii Najlepsza Animacja nominowany jest jej film, który zrealizowała wspólnie z Hugh Welchmanem. Twój Wincent to opowieść o tragicznej postaci Vincenta van Gogha. Obraz jest też próbą rozwikłania zagadki śmierci malarza. Film powstawał w dwóch etapach. Najpierw został zagrany przez aktorów, następnie każda z 65 tysięcy klatek filmowych została namalowana przez 125 malarzy z całego świata. Dorota Kobiela powiedziała, że będzie oglądać galę rozdania nagród z dreszczykiem emocji. Wiadomo, że zawsze się chce wygrać. Znaczy my się tak nie nastawiamy ani na wygraną, ani na przegraną, bo to jest bez sensu w ogóle się na cokolwiek nastawiać. Trochę to jest jak zawody jest, ale trochę też jest tak z amerykańską krytyką. Tak nieprzewidywalne są tam sytuacje, więc Anusz Widelec się uda. Póki co we wszystkich nagrodach krytyków cały czas jesteśmy na drugim miejscu, co z jednej strony jest super, a z drugiej jest trochę denerwujące, bo tak blisko, a niestety w filmie nie ma srebrnego medalu. Dorota Kobiela podkreśla, że już sama nominacja do Złotego Globu jest wyjątkowym i niespodziewanym wyróżnieniem.
kiedy wymyślałam ten projekt, to byłaby to kompletna abstrakcja, kiedy ktoś mi o tym powiedział. Także jest to super zaszczyt, ja się strasznie cieszę i ma to dla mnie ogromne znaczenie, że film jest to doceniany przez krytykę. Po pierwsze, to znaczy coś wielkiego dla animacji w Polsce, że za pełnometrażowym filmem animowanym stoi kobieta, to też jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, więc ja się z tego cieszę, bo może to jakieś przeciera ścieżki. No i jest to ważne też dla nas wszystkich malarzy, bo więcej niż połowa z nich to byli Polacy. Polsko-brytyjska produkcja konkuruje o Złoty Glob z filmami Coco, Dzieciak rządzi, The Breadwinner i Fernando. Na początku grudnia Twój Vincent otrzymał europejską nagrodę filmową w kategorii Najlepszy film animowany 2017 roku. Film też wygrał konkurs filmów animowanych w Szanghaju, a także zdobył nagrodę publiczności na najważniejszym festiwalu animacji we Francji. Polskie Radio 24. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński jest zdania, że Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków to rewolucyjna zmiana instytucjonalna w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa. 1 stycznia weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Utworzono Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków jako państwowy fundusz celowy, przypomina minister Gliński. To jest pozabudżetowe narzędzie wspierania ochrony zabytków, renowacji polskich zabytków. Pozabudżetowe, bo to jest fundusz, który tworzy się z takich źródeł finansowania jak kary i opłaty. Podobnie jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to samo chcemy zrobić w obszarze polskich zabytków. Zdaniem ministra Glińskiego w Polsce są ogromne potrzeby w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami. Zabytków jest w Polsce bardzo wiele warto jeszcze odbudować, bo przecież olbrzymie straty miały miejsce, jeżeli chodzi o nasze zabytki średniowieczne, zamki chociażby. Także z tego Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków będziemy mogli finansować rewitalizację polskich miast, jak Łódź, Wałbrzych. Będzie to możliwe, jeżeli ten nasz fundusz zacznie być coraz bardziej zasobny, a mam nadzieję, że dzięki temu, że będziemy wprowadzać różnego typu pomysły zasilania tego funduszu, uda się to zrobić. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków zasilany jest ze środków z administracyjnych kar pieniężnych orzekanych od 1 stycznia na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. A profesor Piotr Gliński wziął udział także w wielkim koncercie kolęd w miejscowości Dębę Wielkie na Mazowszu. Odbył się on w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła, którego remont wspiera resort kultury. Minister Piotr Gliński podkreślał, że dbanie o sakralne zabytki Polski jest niezwykle ważnym zadaniem resortu kultury. Ja traktuję jako zwykły obowiązek to, że my wspierając polskie zabytki, wspieramy po prostu polskie kościoły, zwłaszcza te, które podlegają różnym niszczeniom. Akurat w parafii Dębę mamy do czynienia z zabytkiem szczególnym. To jest realizacja architektoniczna słynnego architekta Józefa Dziekońskiego. Kościół, który jest w dość dobrym stanie, ale jednak tutaj była kwestia odwilgocenia, także renowacji elewacji, która zaczęła się sypać. Zabytkowy kościół świętych apostołów Piotra i Pawła został zbudowany w 1906 roku w stylu neogotyckim. Polskie Radio 24. Przed Ministerstwem Sprawiedliwości upamiętniono Jana Rodowicza pseudonim Anoda, żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej, który zmarł 7 stycznia 1949 roku w trakcie brutalnego śledztwa w siedzibie ówczesnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślał, że sprawcy śmierci Jana Rodowicza nie zostali ukarani. Ta rocznica tragicznej śmierci wielkiego bohatera to również kolejna nieukarana zbrodnia, a każda nieukarana zbrodnia komunistyczna jest podmyciem fundamentów sprawiedliwości przyszłych pokoleń. Gdy dziś mówimy o miarę sprawiedliwości, pamiętajmy również o tych najczarniejszych jego kartach. Cześć jego pamięci. W uroczystości wziął udział kolega Jana Rodowicza, żołnierz batalionu Zośka Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, który przypomniał m.in. okoliczności aresztowania Anody przez komunistów. Pomimo ujawnienia się i amnestii został aresztowany przez bezpiekę w samą Wigilię Bożego Narodzenia 1948 roku i uwięziony w tym gmachu. W dawnej siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie utracił życie. Jan Rodowicz, pseudonim Anoda, wsławił się m.in. udziałem w akcji pod Arsenałem, akcji Celestynów oraz Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był członkiem zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Pod tablicą upamiętniającą Anodę przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości złożono wieńce i kwiaty.
Nie wszystkie polskie samorządy współpracują z Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie gruntów na rozwój rządowego programu Mieszkanie Plus. Chodzi o działki należące do Skarbu Państwa, których podmiotami władającymi są starostwa lub miasto na prawach powiatu. Informacje o takich działkach samorządy miały przekazać do Krajowego Zasobu Nieruchomości do połowy grudnia. O konieczności przesłania informacji o gruntach mówi ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie we wrześniu. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski informuje, że część władz samorządowych nie wywiązała się z tego obowiązku, za co zostaną nałożone kary. 199 samorządów na poziomie starostw informacji o nieruchomościach Skarbu Państwa w ogóle nam nie przekazała. Co jest dziwne, pod koniec roku zwracałem się z prośbą do wojewodów o zweryfikowanie tej informacji i zgodnie z zapisami ustawy o nałożenie stosownych sankcji mobilizujących. To jest 500 zł za każdy dzień zwłoki, a przypomnę, od 13 grudnia ten termin już upłynął. Krajowy Zasób Nieruchomości otrzymał już pierwsze listy nieruchomości od spółek Skarbu Państwa, m.in. Poczty Polskiej oraz PKP SA. Polskie Radio 24. Północ, południe. W magazynie Czas na informacje z zagranicy. W Berlinie w południe rozpoczęły się sondażowe rozmowy między CDU, CSU i SPD, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy strony przystąpią do negocjacji koalicyjnych. Media podkreślają, że rozmowy odbywają się pod dużą presją czasu. Przedstawiciele wszystkich partii zapewniają, że przystępują do rozmów z nadzieją. Waldemar Maszewski. Szefowa Hadeków, kanclerz Angela Merkel, tuż przed rozpoczęciem sondażowych rozmów zapewniła, że głównym celem CDU jest stworzenie warunków do utworzenia stabilnego rządu. Jestem przekonana, że nam się uda, powiedziała Merkel i podkreśliła, że ma świadomość tego, jaki ogrom pracy jest do wykonania. Także przewodniczący SPD, Martin Schulz, zdaje sobie sprawę z obecnej trudnej sytuacji politycznej. Rozpoczynamy dziś rozmowy, które mają kluczowe znaczenie, powiedział Schulz i dodał, nie wyznaczamy żadnej czerwonej linii, ale chcemy wprowadzić możliwie dużo czerwonej polityki w Niemczech. Spotyka się 39 przedstawicieli CDU, CSU oraz SPD, po 13 z każdej partii. Rozmowy będą się odbywały w dwóch grupach tematycznych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Rozmowy sondażowe mają zakończyć się w piątek i wtedy ma zapaść decyzja, czy będą prowadzone konkretne negocjacje. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla belgijskiego nadawcy radiowo-telewizyjnego RTBF wypowiedział się przeciwko zabieraniu funduszy z budżetu Unii Europejskiej państwom Europy Środkowej, w tym Polsce, które odmówiły przyjęcia uchodźców. Wywiad ma zostać wyemitowany w nadchodzącym tygodniu. Uważam, że wykorzystywanie sankcji budżetowych przeciwko krajom sprzeciwiającym się przyjmowaniu uchodźców jest z założenia złym środkiem, oświadczył Juncker. Za uzależnieniem wysokości unijnych środków od zgody na przyjmowanie uchodźców wypowiadają się niektórzy politycy europejscy. Ostatnio mówił o tym były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, szef niemieckiej SPD Martin Schulz. W grudniu Komisja Europejska zdecydowała o zaskarżeniu Polski, Czech i Węgier do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z odmową relokacji uchodźców. Na rozstrzygnięcie w tej sprawie trzeba będzie poczekać kilkanaście miesięcy. Szwedzka policja potwierdziła, że jest jedna ofiara śmiertelna wybuchu w Sztokholmie. Około 60-letni mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku ran odniesionych podczas eksplozji. Doszło do niej przed południem przy jednej z naziemnych stacji metra. Druga z ofiar, 45-letnia kobieta, została lekko ranna. Przemysław Gołyński. Policja wyklucza, by zdarzenie było wynikiem zamachu terrorystycznego. Tuż po godzinie 11 mężczyzna przejeżdżający rowerem obok stacji metra w Orbegård zatrzymał się i podniósł z ziemi nieznany przedmiot. Wkrótce po tym nastąpił potężny wybuch, w wyniku którego zarówno mężczyzna, jak i towarzysząca mu kobieta zostali ranni. Wiele wskazuje na to, że zdarzenie nie było skierowane wobec konkretnej osoby lub osób, powiedział szwedzkiemu radiu rzecznik stołecznej policji Sven-Erik Olsson. Według źródeł, na które powołuje się gazeta Aftonbladet, przedmiotem, który spowodował eksplozję, był ręczny granat. Jednak tych informacji na razie nie potwierdzają służby. Policja prowadzi śledztwo w kierunku zniszczenia mienia i zabójstwa. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Dzisiaj, a nie w sobotę jak w Polsce, orszaki trzech króli przeszły w polskich parafiach na Wyspach Brytyjskich. W tamtejszym kościele katolickim dzień ten oficjalnie świętuje się w najbliższą niedzielę po 6 stycznia. Jeden z największych orszaków odbył się Balam w południowym Londynie.
Zapraszamy po korony! Ksiądz Karol Barciuk, wikariusz na balu. No wiadomo, że te tradycje różne polskie jakby zanikają. W Polsce to się odradza bardzo mocno, także my tu też chcemy to kultywować na nowo. No na wyspach akurat jest to obchodzone zawsze w niedzielę. Nie jest to tak kultywowane jak w Polsce, że tylko zawsze chodzimy do kościoła, uczestniczymy w tym. Chodźcie sobie, zrobimy zdjęcie, tak? Wiktoria, to jest święto Trzech Króli i do kościoła chodzimy, bo żeby ucznić to, że są święta i Jezus się w święta urodził. A zachowasz sobie tę piękną koronę na pamiątkę? Tak. Z uczestnikami orszaku rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej zaproponowałby okres, w którym Ukraina stanowiła część Związku Radzieckiego, uznać oficjalnie za okres okupacji. W wywiadzie dla ukraińskiej telewizji Wołodymyr Wiatrowicz podkreślił, że proces uświadomienia obywateli kraju co do historycznych korzeni obecnego państwa uważa za zadanie priorytetowe. Ja proponuję... To duże wyzwanie, by wyjaśnić społeczeństwu prawne następstwo dzisiejszej Ukrainy i Ukraińskiej Republiki Ludowej. Prowokuje to również pytanie o charakter okresu radzieckiego. Coraz częściej na politycznym gruncie wybrzmiewają tezy od dawna istniejące na gruncie historycznym. To była radziecka okupacja. Ukraińska Republika Ludowa powstała w 1917 roku. W styczniu 18 roku proklamowała niepodległość pod faktycznym protektoratem państw centralnych. Pod koniec 20 roku jej armia została rozbita przez bolszewików, a polityczne przywództwo zmuszone do emigracji. W 1991 roku Ukraina odzyskała niepodległość. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rozpoczynamy część publicystyczną magazynu. W Warszawie zakończył się już charytatywny koncert Rodzina Rodzinie, pomoc dla Aleppo. A gościem Polskiego Radia 24 był dziś ksiądz Marcin Schmidt, sekretarz generalny Caritas Polska, który właśnie wrócił z Aleppo, gdzie zajmował się rozdzielaniem pomocy z programu Rodzina Rodzinie. Z gościem rozmawiał Mateusz Maranowski. Ksiądz właśnie wrócił z Syrii, bo chcieliśmy oczywiście porozmawiać o sytuacji humanitarnej w Aleppo. Moje pierwsze pytanie to jest... Czy Aleppo to jest miasto pozostawione same sobie, bo jest, narasta bardzo wiele różnych rzeczy, że nie jest może tak źle, albo jest wręcz bardzo tragicznie, to czy prawda leży po środku, czy raczej w kierunku jednego albo drugiego? To bardzo dobre pytanie. Cieszę się, że pan je zadaje, bo rzeczywiście z jednej strony już od kilku miesięcy otrzymujemy informację, że zakończył się konflikt wojenny, że już po zdobyciu Raki koniec ISIS, że koniec w ogóle kalifatu i w ogóle jest wojna skończona. Wojna skończona, życie wraca do normalności i powiem to od razu bardzo mocno, absolutna nieprawda. To jest wielkie kłamstwo, również wielkie kłamstwo dziennikarskie, wielki fake news, który jest rozprzestrzeniany w właśnie wiadomościach różnego rodzaju. Tam cały czas trwają regularne starcia. Tam cały czas Syria podzielona jest na takie plamy, że tak powiem, które są pod kontrolą różnych organizacji, również organizacji terrorystycznych. ISIS działa również, jeszcze jest bardzo aktywny i cały czas próbuje zdobyć kolejne pozycje, bądź odbić pozycje, które miało wcześniej, czy to w okolicach Iblidu, czy w okolicach Hasaki, czy w okolicach samego Damaszku. To są regularni żołnierze. Regularni żołnierze, to są regularni żołnierze. Pamiętajmy o tym, że cały czas trwa również walka o Aleppo. Tym razem trwa walka o zachodnie Aleppo, o rejon, w którym znajduje się elektrownia, jedyna wielka elektrownia zasilająca całe miasto. Tam z kolei jest walka pomiędzy rebeliantami, a wojskami regularnymi Asada. Także rzeczywiście poprzez to na przykład miasto to co chwilę nie ma też prądu. Także sytuacja jest dramatyczna. Proszę sobie też wyobrazić, my trudno nam to zobrazować w ogóle, że Aleppo jako symbol tego wielkiego zniszczenia, no Aleppo mieszkało 5 milionów ludzi przed wojną, także Aleppo to przede wszystkim potęga gospodarcza dla całej Syrii i nie tylko, również dla regionu Bliskiego Wschodu. Tam produkowano 70% produktu krajowego brutto, było produkowane właśnie w Aleppo i w strefie przemysłowej Aleppo, w strefie przemysłowej na zadania, która została rozkradziona przez wojska tureckie, absolutnie rozkradziona. Czyli zniszczenie tego miasta powoduje po prostu ruinę całego państwa? Absolutnie tak. To jest miasto w ruinach
i państwo w ruinach, także bo też nie chciałbym, żebyśmy zalepolizowali problem Syrii, ponieważ rzeczywiście te zniszczenia są wszędzie. Przez całą trasę dojazdową z Bejrutu do Aleppo możemy oglądać. No to właśnie chciałem księdza zapytać, bo jak się dostać w ogóle do Aleppo? Bo to jest ciekawa historia, bo no nie pójdziemy sobie na lotnisko Chopina i poproszę bilet do Aleppo. Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie są czynne lotniska w Syrii. Rzeczywiście trzeba dostać się przede wszystkim do Bejrutu, bądź też do Turcji, jednakże organizacje humanitarne używają szlaku przez Liban. I później od Bejrutu to już jest wielka przygoda, ponieważ trzeba zamówić specjalną taksówkę, tak to nazwijmy, która przyjeżdża właśnie z Syrii, która może wjechać tylko... Ale co to jest za pojazd, skoro nazywam się taksówką? Tak, specjalną taksówką, tak, to są właśnie osoby, kierowcy, którzy swoimi pojazdami za sporą opłatą, ponieważ narażają również swoje bezpieczeństwo, godzą się na to, żeby przewieźć zagranicznych obywateli do Aleppo. Proszę sobie wyobrazić, że ten przejazd wygląda następująco. Wsiada się w ten samochód, trzeba wsiąść w nocy około drugiej, między drugą a trzecią w nocy. Dlaczego? Dlatego, żeby dojechać do takiej drogi prowadzącej dzisiaj przez Syrię od granicy, od Al-Budzije do Aleppo, która może być w nocy minowana przez rebeliantów, dlatego trzeba pojawiać się na początku tej drogi około godziny 6-7 rana, po to, żeby wojsko mogło sprawdzać, czy droga nie została zaminowana w nocy, dopiero później można przejeżdżać przez tą drogę. I również najgorszym, chyba takim najbardziej uciążliwym elementem jest fakt, że na trasie między Bejrutem a Aleppo dzisiaj jest dokładnie 27 checkpointów. 27 checkpointów, 27 razy kontrola, 27 razy trzeba, że tak powiem, witać się z żołnierzami z wkładką, jak to nazwaliśmy ostatnio, jadąc właśnie z waszym kolegą redaktorem Michałem Żakowskim właśnie do Aleppo. Z jakimi największymi problemami zmagają się? To ciężko powiedzieć, czy mogę nazwać to mieszkańcami Aleppo, bo wydaje mi się, że z mieszkaniem to może mieć niewiele wspólnego. Coś, co my nazywamy mieszkaniem gdzieś. No tak, rzeczywiście bardzo trafne pytanie i szczerze mówiąc ciężko mi nie odpowiedzieć, ponieważ trudno mi zdefiniować ruiny, w których mieszkają ci ludzie jako mieszkanie. Trudno mi zdefiniować również miejsca, które są dla tych ludzi obce, ponieważ oni muszą się przenosić nawet w obrębie samego miasta. Muszą się przenosić z jednej części. Czyli jest jakieś zagrożenie, zabieramy wszystko, co mamy, co możemy wziąć w dłonie i przenosimy się gdzieś. Jeżeli mogli cokolwiek zabrać, ponieważ pamiętajmy o tym, że część miasta, część wschodniego Aleppo została, że tak powiem, był przygotowany atak z zaskoczenia. Ludzie nie mieli czasu nawet, żeby cokolwiek zabrać. I teraz setki tysięcy osób musiały się przenieść do części bezpiecznej miasta pod kontrolą. Bez niczego. Bez niczego, absolutnie bez niczego. I teraz to jest taka tułaczka dzisiaj w poszukiwaniu mieszkań, w poszukiwaniu jakiegoś lokum mieszkaniowego. A z drugiej strony, teraz kiedy już jest bardziej stabilna sytuacja z punktu widzenia samego działania wojennego we wschodniej części Aleppo, wracają tam ludzie. I wracają do swoich właśnie, jak to teraz nazwać, domów, mieszkań, bo to są ruiny. Naprawdę 80 nawet do 90% wschodniego Aleppo leży w ruinach, ale to, co najbardziej jest przejmujące, że w tych ruinach mieszkają ludzie. To jest naprawdę widok nie do opisania. Ja nie jestem w stanie w ogóle komu tego przekazać. Często słyszę nawet na Facebooku jakieś wpisy, że no nie przesadzajcie, bo jak mogą ludzie mieszkać w ruinach, to zapraszamy naprawdę i trzeba zobaczyć, że tam tysiące rodzin mieszkają w tych pozostałościach swoich mieszkań, swojego życia. To są niesamowite sceny. Proszę sobie wyobrazić jedną ze scen, która mnie najbardziej doprowadziła do takiego stanu emocjonalnego bardzo niedobrego, z tego względu, że przechodziliśmy z wolontariuszami pracującymi w tym obszarze. Bardzo w ogóle jest mało organizacji pomocowych, które tam pracują. I widzieliśmy, że na gruzowisku jednego domu, na rumowisku jednego domu bawiła się grupa dzieci. W tym momencie podbiega ich starszy brat, krzyczy, wymachuje rękoma. Bardzo, bardzo groźnie wygląda ta sytuacja. I on nam tłumaczy, że oni bawią się na ruinach tego domu. I raz, że jest to bardzo niebezpieczne ze względu na same ruiny i może to się obsunąć. Dwa, że tam są również niewybuchy i bardzo często jeszcze teraz właśnie ludzie, którzy próbują coś wydobyć z ruin tych domów, jeżeli jest taka możliwość, niestety cierpią również poprzez fakt, że wybuchają te niewybuchy, a niewypały. A trzecia sprawa, która mnie naprawdę zmroziła, to fakt, że w rumowisku tego domu znajdowały się ciała członków rodziny tych dzieciaków. Czyli te
dzieci bawiły się, możemy powiedzieć, na rumowisku swojego domu, który jest jednocześnie był grobem dla ich rodziny. Aż nie mogę sobie uświadomić i zadać następnego pytania, bo już się boję, co mogę usłyszeć tak naprawdę, ale spróbuję. Bo my sobie oczywiście wyobrażamy właśnie domy, bloki, konserwatorów różne osoby, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Tam absolutnie tego nie ma i tak samo my się leczymy w różnych warunkach szpitalnych, ale w porównaniu do tego, co się dzieje tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprawy medyczne w Aleppo, to my się powinniśmy cieszyć i całować, że tak powiem, po rękach każdego, kto nam pomaga. Rzeczywiście po powrocie z Aleppo, jak się ląduje już na Okęciu, to ma się ochotę naprawdę pocałować ziemię, także ma się ochotę pocałować płytę lotniska, bo tylko wtedy można sobie zdać sprawę, jakie mamy szczęście, w jakim szczęśliwym i dobrym kraju żyjemy. W sensie takim, że rzeczywiście, proszę sobie wyobrazić, wojna w Aleppo trwa cały czas od 6 lat. Ten naród jest totalnie wykończony, wycieńczony tą wojną. Także przez 6 lat nadal nie ma regularnej dostawy prądu, nie ma regularnej dostawy wody. W tych dzielnicach najbardziej zniszczonych, w wschodnim Aleppo, i to nie jest dzielnica na zasadzie, gdzie mieszka parę tysięcy osób, tam mieszkało setki tysięcy osób. To są dzielnice, które obejmowały obszar, na którym zamieszkowało około nawet do 2,5 miliona ludzi, czyli tak naprawdę połowa Aleppo. I proszę teraz wyobrazić, że ci ludzie teraz w tych rumowiskach wracają do nich, próbują cokolwiek wydobyć i tam mieszkają. Nadal oni w ogóle nie mają dostawy żadnego prądu. Nie ma kanalizacji, nie ma wody, nie ma sklepów. Działają tylko 2 piekarnie w Aleppo dzisiaj. Także to trudno jest w ogóle dostęp do żywności. Nie ma tej żywności, ponieważ również tereny zostały w okolicach Aleppo zniszczone. A w jaki sposób mieszkańcy, w cudzysłowie, to cały czas będę mówił, mieszkańcy Aleppo reagowali na waszą obecność? Ta reakcja była bardzo emocjonalna i bardzo pozytywna. Przede wszystkim dziękowali nam nie tylko za pomoc materialną, ale to, co bardzo często mi podkreślali, za to, że w ogóle jesteśmy, za to, że ktoś o nich pamięta, za to, że ktoś naraża swoje życie, żeby być i pokazać im, że jesteśmy z nimi solidarni, że o nich pamiętamy i konkretnie, tak fizycznie odczuć, że rzeczywiście jesteśmy koło nich blisko. I o tym mówili mi bardzo często również też biskupi tych 9 kościołów chrześcijańskich, 9 dominacji współżyjących razem dzisiaj na przestrzeni Aleppo, że oni dziękują bardzo Polsce, ponieważ naprawdę czują tę obecność, także poprzez pomoc, którą regularnie wysyłamy, ale poprzez fakt właśnie, że my tam jesteśmy, że jesteśmy obecni. Bardzo mało jest dzisiaj różnych organizacji humanitarnych czy pomocowych na miejscu. Wschodnie Aleppo ma ogromne obszary, na których nawet nie docierają te wielkie organizacje humanitarne jak UNHCR czy UNICEF. Także rzeczywiście dla nich taka obecność jest czymś wyjątkowym. Proszę sobie też wyobrazić, że my jako Caritas Polska, czyli przyjeżdżamy z posługą również naszą konkretną misją Caritas Polska, to przecież jesteśmy głosem i rękoma konferencji Episkopatu Polski. Jedziemy tam i pracujemy również nie tylko wśród chrześcijan, ale pracujemy również wśród muzułmanów i to było dla mnie piękne usłyszeć, że dziękują nam za taką postawę. Mało tego, usłyszałem od kilku muzułmanów, że teraz w ogóle rozumieją, o czym mówimy, jak mówimy o Jezusie, czy o miłosierdziu. Teraz mogą zrozumieć to w praktyce. To było w takim razie namacalne. Można spotkać Jezusa w każdej osobie, a tam na pewno to wybrzmiało. Chciałem jeszcze zapytać o kwestię tego, jakie problemy, bo trochę zacząłem o tym szpitalu, w jaki sposób radzą sobie, też radzą, w duży cudzysłów bym prosił ten czasownik wziąć, jak radzą sobie właśnie z chorobami osoby, które tam przebywają? Tak, to bardzo rzeczywiście pilna kwestia do rozwiązania, do próbowania pomocy. Przede wszystkim wiele szpitalów zostało zniszczonych poprzez działania wojenne. I teraz tak, szpitale, które dzisiaj są czynne, znajdują się w tej części centralnej Aleppo, która jest pod ochroną wojsk Baszara i rzeczywiście one próbują funkcjonować. Natomiast cały obszar wschodniego Aleppo, gdzie właśnie ci dzisiaj żyją, ci ludzie w ruinach, nie mają dostępu do żadnej opieki medycznej. Jedyna organizacja, która próbuje w tej chwili coś robić, tworząc takie mobilne kliniki, to właśnie GRAS, Jesuit Refugee Service, organizacja jezuitów, która skupia
w sposób wolontariacki lekarzy różnych specjalizacji, którzy przechodzą na ten teren, wynajęto, zaadaptowano taki budynek, który a propos wcześniej był budynkiem takim komando ISIS na tym rejonie, a pierwsze dwa piętra były w ogóle używane do sali tortur. Dzisiaj zamieniono to właśnie taką klinikę przechodnią, jak i również na salę, gdzie przechodzą ludzie i proszą o pomoc. I ta organizacja pomaga dzisiaj średnio w ciągu roku około 50 tysięcom ludziom, czyli poprzez prowadzenie badań i rozprowadzanie bezpłatne leków. Natomiast trudny jest dostęp do już specjalizowanej opieki, czyli jeżeli ktoś wymaga naprawdę jakichś interwencji chirurgicznych czy leczenia już takiego chirurgicznego, to jest bardzo skomplikowana kwestia. Rzeczywiście te szpitale, które są... To znaczy, jakąś taką osobę właśnie, nie wiem, wyciągnąć z tego miasta i gdzieś pojechać dalej, czy to jest możliwe jeszcze, ale bardzo trudne? To jest bardzo trudne, właśnie jest możliwe, jest bardzo trudne. Działa tam dosyć dobrze ten Czerwony Krzyż Medzeluna, jak to nazywają, Półksiężyca, właśnie z kolei muzułmańskiej organizacji Czerwonego Krzyża, i oni specjalizują się właśnie w przewożeniu takich konwojów karetkami do szpitali czy do punktów medycznych, do Damaszku w szczególności, ale jak wiemy również te są teraz bardzo oblegane, tak rzeczywiście jest bardzo pilna potrzeba zorganizowania pomocy medycznej. Niekoniecznie tylko budowaniu szpitali. My rzeczywiście też jako Caritas Polska w tej chwili przymierzamy się do jednego projektu, do odbudowy jednego szpitala właśnie na granicy między centralnym a wschodnim Aleppo, ale z drugiej strony również też to potrzebujemy pomocy, żeby wzmocnić te organizacje jak GRS, które mogą docierać z opieką medyczną taką bezpośrednią do miejsc, w których, do tych rumowisk, gdzie żyją ludzie. Polskie Radio 24. Południe. Brakiem porozumienia zakończyło się ostatnie spotkanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z rezydentami. Zdaniem ministra medycy nie chcieli rozmawiać o innych propozycjach niż pieniądze. W opinii lekarzy przedstawiciele rządu przyszli na spotkanie nieprzygotowani. O proteście rezydentów mówił w Polskim Radiu 24 dr Mariusz Gujski, redaktor naczelny służby zdrowia. Rozmawiał z nim Mateusz Maranowski. Zastanawiam się, czy kłaniać się nie powinien minister zdrowia lekarzom rezydentom. To jest pierwsze pytanie. I czy lekarze rezydenci nie powinni ukłonić się ministrowi zdrowia, że też w jakikolwiek sposób nie wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom? Czy tutaj jest sytuacja, bo nie można powiedzieć, że tutaj sytuacja jest zero-jedynkowa, że jedni mają absolutną rację, a jedni mają absolutnie kłamią. Cieszę się z tego wstępu pana redaktora. Oczywiście rzadko w życiu bywa tak, że jedna strona ma absolutną rację. W tym przypadku na pewno tak nie jest i na pewno racja jest rozłożona. Co do wzajemnych ukłonów, to jestem zwolennikiem wzajemnego szacunku i obdarzenia się i szacunkiem i sympatią przez wszystkich. Wobec tego kłaniać się powinien na pewno i pan minister, który służy nie tylko pacjentom, ale również personelowi ochrony zdrowia, w tym młodym lekarzom, lekarzom doświadczonym, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym i przedstawicielom innych zawodów. I oczywiście w ramach szacunku kłaniać się powinni pracownicy zawodów medycznych i lekarze rezydenci również ministrowi. O ten ukłon jest dość trudno wtedy, no, kiedy pan zauważa ten szacunek między... Wtedy, kiedy kto dochodzi do konfuzji choćby środowisk medycznych. No, ja sam doskonale pamiętam jeszcze, bo jako że pamięć czasami może zwodzi człowieka, sięgnąłem do archiwalnych materiałów i istotnie znalazłem szereg wypowiedzi pana doktora Konstantego Radziwiłła, które zupełnie nijak się nie mają do wypowiedzi obecnych. To znaczy pan minister fundamentalnie zmienił swoją opinię, co jest niezwykle przykre. Zresztą, ale z jakich czasów? Zresztą oczywiście z tych czasów, kiedy reprezentował lekarzy, będąc prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej i tutaj bardzo dobrze rozumiał problemy nie tylko lekarzy, ale również innych zawodów medycznych, bo stał po stronie również pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów. No, teraz chciałoby się powiedzieć, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i to jest bardzo przykre, aczkolwiek to nie jest przykre tylko w odniesieniu personalnie do pana ministra Konstantego Radziwiłła, bo jak w ciągu kilka dni temu słuchałem wypowiedzi pana ministra Bartosza Arłukowicza, czy też pani minister, bo mówię o tych ministerialnych funkcjach z przeszłości, to pani minister Ewy Kopacz, no to muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że w ogóle taki poziom wstydu politycy programowo z założenia chowają do kieszeni, bo wstydu chyba nie ma ani pan minister Radziwiłł, mówiąc dzisiaj to, co mówi,
ani nie ma pan minister Bartosza Rółkowicz, który jest ostatnią osobą, która powinna dzisiaj wygłaszać te swoje sądy, bo naprawdę był fatalnym, bardzo złym, niezwykle nieprzyzwoitym ministrem zdrowia. No i pani minister Kopacz też dużo dobrego nie można powiedzieć. W zasadzie mogę powiedzieć, że i te dwa lata, i poprzednich 8 lat rządów można podsumować dwoma słowami. Stracona dekada. Dekada stracona w zakresie ochrony zdrowia. Tracimy na tym wszyscy, tracą pacjenci, traci personel medyczny, tracimy wszyscy jako społeczeństwo. I tutaj, myśląc o społeczeństwie, chciałem zauważyć taką rzecz, która chyba nie jest specjalnie podnoszona w mediach, w przestrzeni publicznej, mianowicie wydaje mi się, że retoryka argumentów strony politycznej ma jeden główny cel – skłócić młodych rezydentów, skłócić lekarzy, skłócić środowiska pracowników ochrony zdrowia ze społeczeństwem, nastawić społeczeństwo wrogo do lekarzy. I to jest niezwykle, niezwykle niedobre zjawisko, ale też zjawisko, za które zapłacimy, obawiam się, dużą cenę. Ale sugeruje pan, że pojawiająca się taka narracja pokaż lekarzu, co masz w garażu, to jest coś, jeden z elementów tego, o czym pan mówi teraz? Tak, zresztą znamienne jest to, że to hasło pojawiło się już ponad 10 lat temu i było autorstwa, no może tutaj się mylę, ale gdzieś w kręgu pana premiera Dorna, który też chciał lekarzy obuć w kamasze. Oczywiście siłą niczego nie osiągniemy, możemy osiągnąć tylko mądrym dialogiem. I oczywiście w ramach tego mądrego dialogu można postawić pytanie, czy młodzi lekarze na pewno walczą wyłącznie o swoje wynagrodzenia, wyłącznie o swoje uposażenia, czy też my jesteśmy w ten sposób indoktrynowani, że to jest ta walka o kasę.